Dzień dobry Państwu, Łukasz Winczura, program Starczy na dziś i nasz gość, pan starosta tarnowski Roman Łucasz, debiutant w naszym programie. Tak, zdecydowanie debiutant. Był pan starosta Jacek. Tak. Pozdrawiamy, bo choruje chyba, nie? Tak, lekkie przeziębienie, myślę, że... Wczoraj jak z panem się umawiałem, też pan tak mówił przez nosę, myślałem, Boże, pan starosta też jakiś taki zainfekowany? No, troszkę przez święta właśnie, o to chodzi, że święta właśnie Bożego Narodzenia spędziłem, bym powiedział. Panie, czy króli był ostatnio? Trzech króli było, ale już po trzech królach byłem już nawet w dobrej formie, ale w święta Bożego Narodzenia no też przeziębienie mnie, zwłaszcza zapalenie tchawicy dopadło, no i musiałem to odkurować. Oj, dlatego dbamy o zdrowie, ale miło, tak, że pan przyszedł. Jeszcze raz dzień dobry. Witam serdecznie. Panie starosto, teraz taki temat na razie ogólnopolski, mianowicie zmiany w kodeksie wyborczym. Większe okręgi, znaczy więcej okręgów, kwestia mężów zaufania, filmowanie. O, część opozycji, część koalicji się głosuje za odrzuceniem w pierwszym czytaniu, przede wszystkim Solpol, między innymi nasz poseł Norbert Kaczmarczyk. Pańskie zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, że te zmiany były konieczne, bo ja obserwuję tego samorządowiec, ale wcześniej również jako ten, który był w komisjach również wyborczych, że tych komisji wyborczych mamy troszkę za mało, że te czasu dojazdy czy w ogóle odległości są zbyt duże. Zwracali nam zwłaszcza seniorzy uwagę, bo nie, proszę zwrócić uwagę, że nie każdy senior przecież ma możliwość dojazdu, bo nie każdy senior mieszka z młodszym swoim, czy też dziećmi, czy swoim jakimś rodzeństwem. Natomiast każdy chce jednak brać udział w wyborach i myślę, że jako państwo musimy umożliwić właśnie dostęp do tych wyborów, żeby każdy miał możliwość do tego. Oczywiście nie chodzi tu o jakieś miejscowości liczące po 20-30 mieszkańców, ale chodzi o takie miejscowości, które mamy na przykład w mojej gminie Wietrzychowice, są taka miejscowość Sikorzyce, gdzie jest kilkuset mieszkańców, gdzie około 400-500 mieszkańców i muszą no to dojeżdżać. Mają komisję Wietrzychowica. I proszę zwrócić uwagę, że w takich, ja mówię o takich miejscowościach liczących 300-400 mieszkańców, w takich miejscowościach powinny być komisje wyborcze. Czy w takim razie pańskim zdaniem ten dojazd, to zwiększenie komisji zwiększy frekwencję? To trochę idealistyczne pojęcie, bo frekwencję mamy, jak jest 50%, to wszyscy skaczą pod niebiosa. To tak jak z programem 500+, miał zwiększyć dzietność, a nie zwiększyć. Tak, no, ale to trudno porównywać, bo to są dwie różne obszary. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o tą frekwencję, no to jeszcze daleko nam do krajów tych bardziej skandynawskich, czy chociażby Europy Zachodniej, gdzie ta poziom 70% uważany jest już za dość niski, a u nas to jakbyśmy mieli 70%, no to byśmy uważali, że jesteśmy już tego. W Belgii pan płaci mandat, jak pan no. nie pójdzie na wybory, a we Włoszech, z tego co mi znajomy opowiadał, jak pan nie masz bumagi, tak jak kartki odpowiedzi, to nie możesz pan w państwowej firmie pracować. No i może to jest racja, panie redaktorze, ale zwróćcie uwagę, w Polsce jeszcze mamy też inną sprawę, jeżeli chodzi o frekwencję, bo na przykład przecież wiemy, że dużo naszych obywateli i wyborców pracuje również za granicą i w tym czasie, kiedy są wybory, no nie wszyscy przyjeżdżają do Polski, nie wszyscy również głosują, jakby mają taką możliwość za granicą, dlatego też tutaj frekwencja w Polsce nigdy nie będzie tak duża, na przykład jak w krajach skandynawskich, o których pan wspomniał, czy chociażby w Niemczech, ale wszystko trzeba robić, żeby ona była większa, a są jeszcze potencjały, jeżeli chodzi o wyborców, którzy właśnie dzięki tym ułatwieniom będą w stanie dotrzeć do... Ale w Tarnowie, wie pan, z tego co pamiętam, to były samochody, które dowoziły ludzi, jeżeli ktoś zadzwonił wcześniej, umówił się na godzinę, podwożono go do komisji i odwożono. Znaczy, to jest bardzo, myślę, że bardzo to jest dobre, dlatego że, tak jak powiedziałem, wiele osób również jest z pewnymi niepełnosprawnościami, a też chciałyby brać udział w tym akcie wyborczym. Dlatego też państwo jest, zadaniem państwa jest zrobienie wszystko, co w miarę możliwości oczywiście, żeby ułatwić dostęp, żeby ułatwić to, żeby te osoby mogły dojechać do miejsca, do komisji wyborczej. Dlatego ja uważam, że ten pomysł jest bardzo dobry i myślę, że szkoda, że on się pojawia tak późno, bo moim zdaniem to już powinno być usankcjonowane oczywiście prawnie bardzo dawno. To tak, dwie takie refleksje, że tak powiem, nie naszły. Głosowanie za granicą, fajne dla PiS-u, jak tam będą okręgi, bo za granicą głosuje większość na PiS, szczególnie Stany. No, szczególnie Stany, bo na przykład już inne kraje trudno tam powiedzieć. Różnie, tak? Różnie. I druga kwestia, może by wprowadzić wzorem innych krajów, właśnie tych zachodnich, rozwiniętych demokracji, przymus wyborczy. Robi pan dzień wolny od pracy, obowiązkowo każdy obywatel ma iść na wybory, w sumie wybiera sobie władzę. A tak, oczywiście, ale ja wcale nie uważam, że to jest złe, bo później narzekamy na wiele rzeczy i narzekają ci, którzy nie chodzą. Nie chodzą właśnie. Ale trzeba iść spełnić tego i wtedy mam prawo narzekać, mam prawo mówić o tym, bo byłem aktywnie, uczestniczyłem w wyborach. Dlatego ja uważam, że taki może nie przymus, no bo to nie kojarzy nam się jakimś państwem totalitarnym i tak dalej, ale jakieś takie mobilizacja w jakiś inny sposób powinna być i myślę, że również to, że to jest dzień wolny, bo u nas no, oczywiście wybory jest tradycyjnie są w niedzielę, więc tutaj i to jest dzień wolny.
wolny od pracy. Ale właśnie w krajach Beneluxu chyba jest właśnie dzień powszedni, jest chyba środa albo czwartek. Tak. No. Ale też w Stanach Zjednoczonych też wiemy, te wybory są tak samo na prezydenta też niekoniecznie w niedzielę. Dlatego uważam, że to jest dobre i to jest, bo to jest święto demokracji. To jest raz na 4 lata, jeżeli chodzi o wybory, bo tu głównie chodzi o wybory parlamentarne. Samorząd ma teraz lepiej, bo 4,5 będzie. 5,5, panie redaktorze. 5,5, przepraszam. Tak, 5,5. Bo jeszcze były wcześniej zmiany. Życzę, że mieliśmy wybory wcześniej od parlamentarnych, a będziemy mieć później od parlamentarnych, a więc takie coś zdarza się po raz pierwszy w historii. To ci, którzy się nie dostaną do Sejmu, będą się bili o miejsca do samorządu, ale będzie wesoło. No myślę, że dużo z nich skorzysta z takiej możliwości, zwłaszcza w wyborach do województwa, no część może nawet do powiatu, ale myślę, że głównie województwo będzie to bardzo mocno. Albo się przetestują w tych parlamentarnych na rozpoznawalność i potem zadecydują. Idę sobie na burmistrza, wójta, prezydenta. Tak, zgadza się. Oczywiście będą wiedzieli poparcie, jak będą na danej gminie i tak dalej. Albo będą wiedzieli, jak trzeba ciężko pracować, żeby go poznawali. No tak, właśnie. Dlatego też panie redaktorze, uważam, że znaczy przedłużenie kadencji naszej, tu te pół roku, bo to jest właściwie no pół roku, no jest tu celowe, bo to jak gdybyśmy zamieszali to w jednym momencie, czy w jednym miesiącu tych tyle wyborów, no to naprawdę no, ale się ciężko nałoży, się połapać. Nałoży się panie starosto na Europarlament, prawda? Ale Europarlament będą prowadzone w czerwcu dopiero. Także będzie dwa miesiące przerwy. A nie miesiąc, tak jak tutaj. Więc myślę, że dwa miesiące. To ci, którzy się nie dostaną do samorządu, mogą do euro. Tak, jeszcze do czerwca ze sztuką. Tak, no i później jeszcze będą w 25. prezydenckim, więc to się załapie jeszcze. Jak ktoś się nie dostanie do... To wtedy będzie miał, na prezydenta może. Będzie miał możliwość jeszcze... Pan popatrzy, jak mam rozwiniętą demokrację, prawda? Tak. I do możliwości, niech pan to zwrócił. Dostaniemy pieniądze z KPO, bo teraz tam też wałkują w Sejmie te ustawy o Sądzie Najwyższym i w ogóle... No ja myślę, że wiele tych kamieni... No pół godziny tam było, tylko nie sprawdziłem. Kamieni milowi wiele było już spełnionych, dlatego ja uważam, że to w ogóle, ja uważam, że no, tutaj... Pani Józefa Żelazko siedziała na pana miejscu niedawno i mówiła wprost, że to Komisja Europejska nam dokucza, dokuczają nam europosłowie nie z EKR-u, którzy donoszą na nas do Komisji Europejskiej i przez to nie mamy tego strumienia rzeki, wodospadu, pieniędzy, które nam się słusznie należą. No ale panie doktorze, ale czy pan redaktor obserwuje na przykład obrady Parlamentu Europejskiego, czy pan spotkał inny kraj? A pan obserwuje? Nie często, ale obserwuję czasami, ale nawet jak czytamy o tym, czy jest jakiś inny kraj, gdzie parlamentarzyści z danego kraju, bez względu na opcję polityczną, są przeciwni swojemu krajowi? To nie ma. To prawda, nie ma. Nie, przynajmniej ja nie słyszę. Ja myślę, że tutaj też jest wielka rola opozycji, w tej chwili negatywna, która sprzyja temu, że KPO do Polski nie wpływa, bo gdyby byli stanęli murem za polskim rządem, myślę, że to KPO już by w Polsce było. I to, co proponuje teraz rząd, to nowy projekt ustawy, myślę, że jeżeli zostanie oczywiście przyjęty przez Sejm, podpisany przez prezydenta... Wie pan, co ja przed wejściem na antenę widziałem na portalu... No właśnie, nie zauważyłem, jaki by wynik, ale jeżeli zostanie przyjęty przez Sejm i później Senat oczywiście i prezydenta, myślę, że te pieniądze powinny wpłynąć, bo ja uważam, że osobiście... I myślę, że to jestem wyrazicielem wielu również tego, że Parlament Europejski właściwie nie ma takich narzędzi prawnych, że powinien nam zabronić, czyli nie powinien nam dać tych pieniędzy. Powinien nam dać. Ale to są sprawy typowo polityczne, panie redaktorze. No to typowo prawda, polityczne. Ale pan zobaczy, że też tam do Węgrów mieli zastrzeżenie, a Orban w końcu machnął ręką na ten swój system sądowniczy. Dobra, dajcie te pieniądze i no ale widzi pan, teraz pan widzi, że... Jednak my nie jesteśmy suwerennym krajem, jeżeli chodzi o pewne decyzje. Musimy się podporządkować innym. Kiedyś byśmy się podporządkowali, panie redaktorze, ze wschodu, trzeba było się podporządkować, a dzisiaj musimy się podporządkować z zachodu. Ja czasami mam wrażenie... bardzo, musimy, czy znaczy, nie musimy? Nie musimy, ale jeżeli się nie podporządkujemy, no to tych pieniędzy nie będzie, więc to jest pewien szantaż. Ale proszę zwrócić uwagę, ja czasami mam wrażenie takie, że nie wiem, czy jest potrzebny w ogóle polski parlament, no bo jeżeli Unia Europejska, jeżeli Parlament Europejski podejmuje wiele decyzji a za nas, albo się nie zgadza, to się ładnie tak, implementujemy i tak dalej, no to na miły Bóg, no to albo sami podejmujemy decyzje, jesteśmy suwerennym państwem. Panie redaktorze, jak pan pamięta, Unia Europejska została stworzona po co? Żeby wspierać gospodarczo siebie. Jako Unia Węgla i Stali, Schuman, Adenauer, De Gasperi, pamiętam. Tak, ale nie... Znaczy nie żyłem wtedy jeszcze. Ale nie mieszać w danym państwie w sprawach etyczno-moralnych, sądowych i tak dalej. A, pamiętam to LGBT, co pana dojechali, pamiętam. No, pan pamięta, ale przecież ja mam mieć prawo do swojego zdania, ja mam mieć prawo do wyznawania tego, co uważam. Każdy kraj ma prawo do swoich wyznawania swoich wartości, a wiemy, że Polska jest krajem chrześcijańskim, katolickim. Dlaczego mi się wtłacza coś z Zachodu, czego ja nie chcę? Na miły Bóg. Unia Europejska powinna być taką Unią, która wspiera rozwój wszystkich krajów europejskich,
żeby w Unii Europejskiej żyło nam się dostatnio. Czyli Adenauer się w grobie przewraca, jak patrzy na to. Ja myślę, że już się kilka razy przewrócił i Schuman to tak może samo. Może polexit zrobić? No. Polexit. Nie, nie, bo uważam, że Angole nie. Już żałują Brexitu, tak, jakby tak, zrobili ja referendum dzisiaj, to by wrócili do Unii. Nie, ja uważam, że powinniśmy w Unii dalej być, bo jesteśmy integralną częścią Unii, jesteśmy jednym dobrym z największych płatnikiem. Graczy, dobrym płatnikiem i tak dalej, ale powinniśmy być, tylko że też powinniśmy swoje racje pokazywać tam, gdzie trzeba. Natomiast oczywiście tu w kraju KPO te pieniądze Polsce się należą, więc te ustępstwa, które, no, panie redaktorze, jeżeli są dwie strony sporu, no to zawsze jest pewien kompromis, zawieramy gdzieś tam go pośrodku lub bardziej w jedną stronę tego. Świętej pamięci ale powinno ksiądz tak Bednarz być. Mówił, że między kompromisem a kompromitacją jest tylko niewielka różnica. Niewielka jest różnica, zgadza się. Ale tutaj kompromitacji może nie powinno być, ale myślę, to, że... Proszę zobaczyć, bo to no. Trochę pan premier Morawiecki ma chyba nóż na gardle. Nie będzie pieniędzy z KPO, to poleci głowa i PiS może przez to przegrać wybory. Znaczy ja powiem tak, panie doktorze, ja moje przewidywania, a jako już samorządowca, również i polityka od 30 lat są takie, że PiS te wybory wygra. A zrobi tylko może nie być większości, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o tego. To będzie też zależało od tego, bo jak pan redaktor pamięta, w pierwsze wybory, w których PiS wygrał i samodzielnie rządził, myśmy mieli mniej procentowo głosów, ale były do podziału, ale był do podziału środki, ja ci wolne głosy, które wtedy, jak pan pamięta, Lewica nie weszła, bo się, prawda, jako koalicja nie weszła, mieli. Tak i jak wtedy AWS było kiedyś, pamięta pan? 8% niewykorzystanych głosów. Głosu, dlatego najwięcej skorzystał wtedy PiS. W następnych wyborach byśmy mieli procentowo więcej głosów, a posłów tyle samo. Ale dlatego, że do podziału tylko było 1% głosów, takich, które gdzieś tam, prawda, były niezagospodarowane. To kto by był teraz do skonsumowania Konfederacja? No. Nie, oni zawsze są ponad tronie. Widzimy, że w tej PSL? Chwili... Jeżeli nie, PSL też chyba, oni zawsze wchodzą. Tak, oni zawsze wchodzą, bo to wiemy dobrze, że zawsze ponad te 5% przekraczają, więc ja myślę, że w tej chwili... Dlatego ja bym sobie życzył, żebyśmy samodzielnie rządzili. My te wybory wygramy, naprawdę, bo taka jest moje odczucie i tak widzimy. Zresztą, panie redaktorze, tyle, co PiS zrobił w ciągu tych 7 lat w tej chwili, 8 roku. Proszę zwrócić uwagę, które rządy zrobiły tyle dla ludzi, dla społeczeństwa i tak dalej. Mówi się o 500+, że to są źle wydane pieniądze. Ja takie mam głosy. Panie doktorze, programie ile było? Z powiatu, wieści z powiatu pan starosta poopowiada, ale też są złe strony. Widzi pan ten nepotyzm. Ludzie się denerwują, drożyzna. Panie redaktorze, panie redaktorze, no proszę mi nie wmawiać, bo ja, mój syn był w tej chwili z Danii, przyjechał. Mówi, tato, przed wojną chleb kosztował nas 12 koron, teraz kosztuje 26. Jaką to mają inflację? Proszę? Jaką to mają inflację? No inflację mają około 10%, mają. Ale proszę uwagę, tak jest wzrost cen tam samo. Mówi, też oszczędzamy w Danii, w bogatym kraju, więc, bo my w Polsce w tej chwili, ja widzę na antenach, co się mówi, zwłaszcza telewizji komercyjnej, to powiedzmy sobie przeciwnej rządowi. Całą dobę, tak, przeciwnej rządowi. Mówi się, że de facto to tak się wygląda, jakby tylko w Polsce była inflacja, jakby tylko w Polsce był kryzys. Nie. W całej Europie, na całym świecie to się dzieje i te podwyżki cen są wszędzie. Z Austrii przyjechali teraz, panie redaktorze, do nas osoby, które pomagały Ukrainie i powiedziały, zbierają pieniądze i tak dalej. Powiedziałem, nie wiemy, czy będziemy wam dalej pomagać, czy będziemy przywozić te lekarstwa, dlatego że u nas ludzie również odczuwają bardzo boleśnie te podwyżki. A więc to jest wszędzie. No, ta wojna niestety straszliwa, barbarzyńska wojna wywarła wpływ na wszystkie społeczeństwa całej Europy. A nie obawia się pan tego właśnie, jak pan mówił o Austriakach, że na przykład w Polsce będzie, przestańcie pomagać Ukraińcom, bo my mamy swoje problemy, a oni nie przeprosili nawet za Wołyń. No, zgadza się, panie doktorze, no ale proszę zwrócić uwagę, ja wiem, historia jest swoją drogą. I ona jest bardzo bolesna. Jako chrześcijanin mam obowiązek pomagać. Tak, ja mam obowiązek pomagać, ale z drugiej strony, proszę uwagę, że historia to już była. To, co było, to już pamiętamy o tym, oczywiście zapominamy i nie możemy o tym zapomnieć. Natomiast żyjemy przeszłością i żyjemy teraźniejszością i przyszłością to, co będzie. Więc patrząc na historię, musimy jednak patrzeć do przodu. Więc proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili nie możemy patrzeć na historię, tak było i nie będziemy pomagać. Nie, bo ta wojna toczy się tuż za naszymi granicami. I nie daj Boże, żeby ona nas dosięgła. Dlatego też jesteśmy zmuszeni jako chrześcijanie, katolicy, ale jako również sąsiedzi pomagać Ukrainie. Tym bardziej, że też tracimy na tym finansowo, pewnie też powiat to odczuł, na turystach. Dla zachodnich turystów Polska, szczególnie ta ściana wschodnia, czy nawet Małopolska, to jest teren wojny. No to zgadza się. Oczywiście tak jesteśmy zresztą utożsamiani przez społeczeństwa zachodnie, zwłaszcza im dalej od Polski, tym to przekonanie jest większe, że tu jesteśmy jakby na krawędzi wojny, co oczywiście nie ma tego miejsca, wiemy dobrze o tym, ale wielu tak właśnie postrzega Polskę, dlatego też na pewno te straty w turystyce będą na pewno dosyć spore. Dobrze, świat my naprawili, panie starosto? Może tak, jesteśmy coś opowiecie? Już, tak jesteśmy. Może coś opowiecie? Też się dobrego, fajnie dzieje, wiele rzeczy. No to się pan pochwali. No panie redaktorze, no myślę, że... Zacznijmy od początku, że tak powiem. Od początku, czyli teraz mamy nowy rok.
Pamiętam, że pragnę pana poinformować. 13 piątek. 13 piątek, szczęśliwy dzień. Więc wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. No myślę, że taką dobrą informacją jest to, żeśmy rozstrzygnęli przetarg na zakład aktywności zawodowej w Wierzchosławicach, tak, na kwotę prawie 11 milionów złotych. To jest wszystko dla pomocy osobom z niepełnosprawnościami, które kończą nasze specjalne szkoły. Cała kasa z powiatu, czy no właśnie, no nie, no panie doktorze, pan dobrze o tym wie, że starosta tarnowski Roman Łucarz nigdy nie robi inwestycji bez środków. Za swoje. Za swoje, nigdy. Dlatego, że pan to ma. Po pierwsze mamy ich zbyt mało, żeby za swoje robić, a po drugie po to są środki zewnętrzne, żeby je wykorzystywać. I my maksymalnie wykorzystujemy. Słusznie. Tak jest. I w tej chwili pojawiające środki z Polskiego Ładu wykorzystujemy maksymalnie, bo jak wiemy, również zabytki, które środki pojawiły się, 98%. A Rydlice, nie? Tak, szkoła w Rydlicach. Pozdrawiam panią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, która pochodzi z Rydlic, pani Ewa Stańczyk. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. W panie redaktorze, tam szkoła się nadaje do remontu, jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie i dach. I to robimy, kwota 1,5 miliona złotych. I druga inwestycja duża to jest Kąśna Dolna. Tam trzeba odwodnić budynek, bo niestety w Pinicach mamy grzyb. Jest to reprezentacyjny powiatu. Tak, reprezentacyjny powiatu. On no ładnie wygląda z wielu miejsc, ale proszę zwrócić uwagę, nie szrot, panie doktorze. Grób Pobielany? Proszę zwrócić uwagę, myśmy tam potężne inwestycje dokonali. Droga dojazdowa nowa, proszę zwrócić uwagę, stodoła dzisiaj sklimatyzowana, sala koncertowa i tak dalej. Natomiast dwór sam wymaga, no niestety, bo to jest budynek już, prawda, kilkusetletni, on wymaga po prostu no, remontu, jak każdy budynek, dlatego też tam musimy zrobić odwodnienie, musimy zrobić również elewację, musimy zrobić też dach naprawić, tam 3,5 miliona złotych, ale chcemy za... To wnioskujemy Polski do Polskiego Ładu. Tak. Tam jest 98% dofinansowania, więc my tylko... 2% musi dołożyć Roman. Tak, więc dlatego, panie redaktorze... Dlatego pan nie śpi po nocy. No, panie redaktorze, pan pamięta, przy moście myśmy tylko dołożyli albo aż około 10 milionów, natomiast 25 milionów było z zewnątrz. A ile pan wójt Wierzchosławic się dołożył? No całe 0 złotych, panie redaktorze, całe 0 złotych. Plus VAT. Plus VAT, także no, to też będzie 0. Natomiast tutaj no, inne samorządy trochę inaczej do tego podchodzą. Czym się jeszcze chce pan pochwalić? Bo zaraz o sporcie jeszcze pogadamy. Tak, tak. Bo to nasza, no panie redaktorze, na pewno to, co w tym roku chcemy również, jeżeli pojawią się również środki z Polskiego Ładu, z tego, co jest taki, nazwijmy to ten taki na wszystko, chcemy również pozyskać środki na drogi powiatowe. Tutaj chcemy wyremontować około 40 kilometrów. Autostradę pan już zrobił, co pan jeszcze będzie robił? Panie redaktorze, jeszcze przed nami powiat to ma 581 kilometrów dróg wszystkich, więc tutaj jest A trzeba to potęga. Remontować, co się wybudowało. Więc panie redaktorze, mamy tyle dróg, żeby pan naszymi drogami dojechał do morza, więc proszę zwrócić uwagę, że to są naprawdę olbrzymie ilości. Pan to ma poetyckie porównanie. Nie dzisiaj, tak, 13 tak, w piątek. Tak, wtedy, takie nadchodzi mi wtedy. 13 zawsze mam takie przemyślenia bardzo dogłębne. Ale nowe drogi czy remonty? Nie, oczywiście remonty. Remonty tych, bo to są drogi już, ale remonty takie polegające na położeniu nowej nakładki, bo to nie takie doraźne, bo już... A kolega pisze, z którym prowadzę sobie taki program, pół żartem, dwóch serio, zastanawiał się kiedyś głośno, dlaczego jak się buduje drogi w gminach, to chodnik jest czasem szerszy od ulicy. A to nie wiem, bo my budujemy w normalnych parametrach. A to są jakieś takie określone? Są parametry, są określone. Tak, na przykład jest parametr drogi powiatowej i droga powiatowa ma mieć szerokość, mówię o jezdni oczywiście. Jezdnia i chodnik. 6 metrów, no. sama jezdnia 6 metrów. Oczywiście są takie miejsca, jak na przykład tereny górzyste u nas, jak pan pamięta tam, gdzie nie jest możliwe drogi 6-metrowej, bo my musielibyśmy w skarpę wchodzić, zbocze gdzieś podbierać. To są olbrzymie kosztochłonne prace i to nie jest możliwe. Wtedy Polski są ładna. Odstępstwa, są, ale są odstępstwa wtedy. I można wtedy 5,5 metra, a chodnik musi mieć... No, to minimum 1,5 metra. Jeżeli to jest ścieżka, no to musi mieć 2 metry, prawda? Ale nie może wchodzić w jezdnię, nie może wchodzić w jezdnię. Musi no to mieć jest krawężnik. Swoje, więc jest krawężnik, tak. I my takie robimy, panie doktorze, że u nas, gdy pan przejedzie, taki wąski dróg nie ma, no tam chyba, że gdzie nie ma możliwości, no to tak jak powiedziałem, no te 5 metrów jest, no bo tyle musi być, bo nie ma możliwości poszerzenia tej drogi. No to powiat, mamy sport. Bardzo zostałem zaskoczony, bo nie jestem kibicem siatkówki. Dzisiaj się wybiorę na Wrocław chyba. Pan nie opuszcza żadnego meczu. Tak. Kiedy pan pracuje, bo tak, na termalikę pan jeździ, na siatkę pan jeździ, na ręczną pan chodzi? Nie. Na żużel pan jeździ? Nie. A, to tylko to. Mam dwie, wystarczy, dlatego że ja nie lubię się rozdrabniać, więc jak już jestem wiernym kibicem, to już tego, to już jakieś jest kilku dyscyplin. No, termalika z racji tego, że już... O termie za chwilę pogadamy. Tak, bo to jest natomiast jeśli chodzi o siatkówkę, to rzeczywiście na pierwszej lidze, chodziłem na pierwszą ligę na każdy praktycznie mecz, dopingowałem nasze dziewczyny, żeby awansowały do ekstraklasy, żyrafy, to się stało, żyrafy. Powiem szczerze, że bardzo fajna atmosfera panowała, bo to była kameralna sala na WSZC. Tak, i to było naprawdę bardzo kameralna, była pełna trybuna, około 800 kibiców. I to się stało. No trudno, żebym teraz w Ekstraklasie będąc nie jeździł na mecz, ale jeździmy razem z żoną, dopingujemy. Żonie też się zaczęła siatkówka bardzo podobać. Ma pan koszulkę meczową? Dał pan Górnikiewicz? Mam koszulkę meczową, tak jest, oczywiście, ze sponsorami wszystkimi. Także myślę, że dziewczyny mają bardzo duże szanse nawet wejścia do ósemki, co na debiutanta, na Beniaminka.
jest pan to bardzo duże osiągnięcie. Pan Górnikiewicz zakłada utrzymanie pewne, ale nie mówił... Ja w tej chwili ja to obserwuję tabelę. Tylko jedna drużyna spada, bo 12 drużyn gra w Ekstraklasie. W tej chwili Legiono... A druga jest w barażach od końca? Tam nie, jest... nie ma. Tylko jedna wchodzi. Spada i... Tak, tak. Jedna spada, natomiast w tej chwili nasza sytuacja jest bardzo korzystna, dlatego że po tych 10 meczach rozgraliśmy 4 zwycięstwa, 6 porażek, ale tam się liczą punkty, więc mamy 11 punktów. Ostatnia Legionowo ma 0, a więc widzimy tutaj utrzymanie praktycznie jest pewne. Także, ale to jest bardzo pozytywnie budujące ostatnio, że zrezygnowano z zawodniczek zagranicznych. Tam były wypadki Serbii, Ukrainy, Bułgarka była. W tej chwili zrezygnowano, rozwiązano kontrakty, mamy tylko polskie dziewczyny, które grają naprawdę na wysokim poziomie, więc na pewno to jest bardzo budujące, czyli że pan korzystamy ze swoich. Ósemeczka, że może być? Będzie ósemeczka, tak. Będzie ósemeczka. Tak, jeżeli nie, no to dzisiaj wypijemy wspólną kawę. Wrocek, to tam mamy, oni są punkt nad nami? Tak, Wrocław jest właśnie Wrocław jest w tej ósemce już na 8 miejscu, my jesteśmy na 9, ale dzieli nas tylko jeden punkt. Oni mają 12, my mamy 11. I mamy 11. Więcej meczów u siebie, bośmy tam nie grali, bo tak, był ten tak. Jakiś targ gołębi czy coś tam tak, było. Tak, było, jakie no, były inne tutaj dyscypliny, powiedzmy sobie w jaskółce. Ornitologiczne, tak, w jaskółce, o właśnie. W jaskółce, dlatego musieliśmy właśnie, no to jak ta nazwa wskazuje, pierwsze miejsce mają ptaki. Dlatego też właśnie w tej chwili, jeżeli chodzi o no, tego, to więcej meczów będzie u siebie. No właśnie już kończymy teraz tą rundę, bo dzisiaj jest 11 mecz, to jest właściwie zakończenie jakby tego, tej pierwszej zimówki, połowy zimowej, nazwijmy to. Prawda. No to idziemy na naszą kochaną Termalikę. Wie pan co, tak czytam, Wisła się wzmacnia, ktoś tam się wzmacnia, a Terma nie kupuje nikogo. No, na dzień przegrali dzisiaj. Z Hutnikiem. O, powiem szczerze, gdzie ten Hutnik w ogóle gra? Ja nawet nie wiem, że oni Liga istnieją. Trzecia, czy jakaś tam nie która... wiem. No właśnie. Wiem, że oni się odbudowali jak po Euro u nas, co było w kraju. Tam im wyremontowali tak. Stadion, bo tam była baza treningowa Anglików. Tak. I wtedy się piłka odrodziła, a wcześniej mieli ekstraklasę, nie? No właśnie. No oni nam puknęli 1-0, panie. No, dzisiaj chyba z Siarką jest. No, przegrali, tak, czy... dzisiaj z Siarką, to może, no dzisiaj natomiast jutro jeszcze jeden towarzyski mamy i później wyjazd jest zagrupowanie do Turcji na 11 dni, no i sezon zaczynamy 12 o godzinie 15. GKS-em Katowice, w niedzielę gramy pierwszy mecz. No, mnie pozytywnie... Pójdzie pan wcześniej do kościoła wtedy? Tak, pójdę wcześniej na sumę, pomodlę się również o to, żeby wynik był dobry. Nie myślałem co Pana Boga, błagam. Nie, dlaczego? Pan Bóg też. Pan Bóg stworzył piłkę, panie redaktorze, czyli lubi piłkę nożną. No proszę zwrócić uwagę, że dlaczego? No dlaczego to sama... Pan Bóg nie namawia nam niczego, co jest przyjemne, jeżeli korzystamy z tego oczywiście. Państwo są świadkiem dobrze. Teologii pana starosty tak, Romana Łucarza. Tak, no dobra, tak, ale czemu się nie wzmacniają? Nie kupili nikogo. No właśnie. Nie wiem dlaczego. Gadał pan z panem Witkowskim? Nie rozmawiałem w tej chwili z panem Witkowskim o tym, natomiast, bo taką długo mamy przerwę w tej ostatnio. Pieniążków nie ma. Może to, a może to, może jednak te wyniki, panie doktorze, które były na koniec sezonu, bardzo bym powiedział budujące. I pechowo się skończyło. I pechowo się skończyło. Ja bym jeszcze było zaczekane. Gdyni my ładnie zagrali. Tak, no, tak, no, tak, że no. 3 zwycięstwa na koniec tak. Rundy jesiennej. Tak. To jest dobry prognostyk na rundę wiosenną. Strata, szczególnie, że 2 miesiące przerwy. No, strata niewielka. No, mieliśmy 3 miesiące przerwy. W listopadzie był ostatni mistrzostwo świata. Nawet ponad 3 miesiące. Natomiast to jest dobry prognostyk przed tą rundą. Strata do drugiej drużyny, która jest oczywiście bezpośrednio awansuje do klasy, jest tylko 5 punktów. Więc przed nami jeszcze tyle meczów, że wszystko możemy to nadrobić. I na to liczymy oczywiście. I myślę, że pan prezes na to też liczy. Także. A za, panie doktorze, ja jeżeli chodzi, bo ja to obserwuję pan bardzo dwa mecze dobrze. Opuścił w historii Nieczy, czy wiem. Tak. Raz pan poszedł do kościoła, a raz pan zapomniał, że musi na dożynki jechać. Pisało o tym już gdzieś? Pisało o tym? Jeszcze czy? Nie. Miałem jeszcze napisać, nie. Ale nie wyleciało mi z głowy. Teraz sobie przypomniałem. Ale panie doktorze, ale co jest bardzo istotne, ja obserwuję tą drużynę i uważam, że ten skład, który oni mają, to jest potencjał niewykorzystany, bo naprawdę tam są dobre zawodnicy. Tam to nie są jakieś zawodnicy, którzy byliby, mieli się bronić przed spadkiem z pierwszej ligi. To są zawodnicy, którzy no są, nie, no, którzy są w stanie walczyć o ekstraklasę. Tak, tylko czy oni, no. Czy się nie okaże, że oni są świetni na pierwszą ligę, a jednak nie dorastają do ekstraklasy i metrykalnie, i umiejętnościami. No wiadomo, że przeskok jest duży między ekstraklasą i również, ale nie tylko tam, jeżeli chodzi o zawodników, ale również organizacyjny, finansowy i to też trzeba mierzyć siły na zamiary. Natomiast powiem szczerze tak, że rzeczywiście ci zawodnicy, przecież oni w większości grali w ekstraklasie, prawda? Większość z nich grała. No, ale już nie gra, no i bo powiem ich sobie szczerze, tam no, brakło nam niewiele, bo runda wiosenna w ekstraklasie była bardzo dobra, no ale brakło nam i tak dalej. Natomiast ja uważam, że jest to drużyna, którą stać na ekstraklasę, natomiast na pewno gdyby awansowała, to wzmocnienia muszą być. Chcąc się w ekstraklasie dłużej utrzymać. Pożyjemy, zobaczymy. Ja też trzymam
serce, kciuki w ogóle. Szalik dostałem od pana termaliki. Tak, mam. Więc czapeczkę pan dostał i tak. Widziałem, że pan ją nosi, więc myślę, że. No, mam ze sobą. Tak, więc widzi pan, że bardzo ciepła i myślę, że bardzo ładna również. Bardzo ładna, gustowna. Tak, 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 wszyscy tak, mi się tak. przyglądają. No, panie doktorze, no, trudno, żebyśmy w powiecie mieli klub taki, który jest ewenementem na skalę na pewno światową. Europejską i światową. Pamiętam kiedyś z kolegą pojechaliśmy na mecz Wisły Kraków i byli Niemcy, którzy specjalnie przyjechali do Krakowa. Bo wtedy grała Wisła z Termaliką na Wiśle, żeby zobaczyć wieś 700 osób. Nie, stadion 5 razy większy niż ilość mieszkańców wsi. No, więcej. Stadion prawie więcej jest o 7 razy. 6 tysięcy, a mieszkańców jest... 4600 jest stadion, mamy 4700. Tam nawet Wikarego nie mają, bo jest sam proboszcz. Tak. 4700 mamy stadion prawie, a mieszkańców 700. Więc 7 razy, 4900, prawie 7 razy. To już lądując, skoro już o tym sporcie, kto będzie trenerem kadry narodowej naszych dzielnych kopaczy trawiastych? Nie wiem, panie doktorze, po prostu nie wiem. No, trudno mi tutaj wyrokować słusu, bo w tej chwili może kandydatu mamy... Może jednodniowy trener Termaliki, czyli probierz. Może, no i to widzimy, że jest brany Niech pod uwagę. Ja bym osobiście nie chciał, no ale to nie moja decyzja. Steven Gerrard. Steven Gerrard jest na przykład tak samo wolny w tej chwili, jest możliwe. Ten tak był samo. Z tego, z Emiratów, ale on podobno złożył do Belgii, że do Belgii albo do Portugalii. On ma charakter, widziałem tam z szatni. Zgadza się. Jego to motywacyjne. No potencjał naszej drużyny jest taki, jaki jest, panie doktorze. No ja powiem, mistrzostwa świata mnie bardzo rozczarowały, za co postawa. Myśli pan, że podszedł któryś z naszych do Argentyńczyka i mówił, weź nie kopcie już na 3-0, bo odpadniemy. Nie, to inaczej było. Messi podszedł do trenera i trener powiedział, że nie kopcie tym Polakom więcej. Czyli nas nie zdyskwalifikują. Nie. Bo niech się martwi, czytałem wczoraj na internetach. Tak. No, ale wstyd jest. Ale przynajmniej byśmy pokazali z Francją, że jakoś tam piłkę grać. Właśnie ja uwielbiam zwycięskie porażki. Porażki, nie? To jest to. No. Ale pan więc pytanie jest tak, czy dobrze grać i przegrywać, czy gorzej grać i wygrywać? I tym filozoficznym pytaniem zostawiamy państwa 13 w piątek. Pan Roman Łuczasz, szczęśliwy? Nie jesteśmy przesądni. Nie, absolutnie. Pan Roman Łuczasz, starosta Tarnowski, był gościem. Panie doktorze. Aha, pozdrowienia. Jeju. Chrześcijanie nie są przesądni, katolicy nie są przesądni. Nie wolno nam Nie wiorę w podawanie ręki. Niech pan zapyta swojego zastępcy, co robi przed meczem z Argentyną. No myślałem, że kury podobno tam gdzieś tam tego. I wnuki jeszcze goni, żeby tak. No ale ja nie jestem przesądny. To nie są gusła? Ja nie jestem przesądny. Ja podaję rękę przez próg, ja prawda, 13 w ogóle nie uważam, kota pan puszcza czarnego przed siebie. Tak. Jak pan widzi kominiarza, to pan się zaguzi. Jak kot czarny mi przejechał drogę, panie doktorze, to ja nigdy nie zatrzymuję samochodu, żeby następny przejechał, tylko dalej jadę. A jak pana zapraszam do telewizji, to pan przychodzi? Przychodzę. No. Rozmawiamy szczerze. Ba. Tak, nie boję się żadnych pytań. Tematów. Tak, nie ma dla mnie żadnych trudnych tematów. Tak się rozmawia z Romanem Musarzem, starostą Tarnowskim. Dziękuję bardzo, Łukasz Mięciura, miłego dnia, do zobaczenia. A, pozdrowienia, jeju! Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu tarnowskiego, Tarnowa i wszystkich, którzy oglądają tą wspaniałą telewizję z Tarnowa. Ładnie powiedziane. A ja standardowo tatusia, siostry i Kasi. Miłego dnia, do zobaczenia w poniedziałek.